Miałem to swoje wymienienie. No to dzisiaj zaje się na ten pas. Spodobale co dalej. No, przepraszam, ale... Przyjęcie programu współpracy gminy miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule nr 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 podziałów o podziałaniu jedności pożytku publicznego i obozotawiacie. To jest druk nr 1054, dzisiaj pierwsze czytanie. Bardzo proszę, kto w imieniu pana prezydenta? Pan dyrektor. Panią przewodniczącą bardzo proszę o... Panie przewodniczący, panie prezydent, wysoka rado. Przedkładam Państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Państwo przyjęliście miesiąc temu uchwałę w sprawie programu wieloletniego współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014. Ja wspominałem o tym, że wkrótce będzie również projekt rocznego programu. Obowiązek uchwalania rocznego programu wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego. Corocznie Rada taki program powinna uchwalać. Ten program jest w jakimś sensie projekcją roczną programu wieloletniego. Zawiera te zadania, które w programie wieloletnim były przypisane na rok 2013, jak również zawiera załącznik finansowy. Państwo pytaliście się o finansach. Teraz ten załącznik finansowy do projektu jest załączony, czyli jakie środki zamierzamy przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2013. Projekt był konsultowany z organizacjami pozarządowymi przez 2 tygodnie października. Dość długo część myślą została uwzględniona, część nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, druk 1054 nie ma opinii komisji. Czy one są teraz do wygłoszenia? Nie widzę. Celem szkoleniu bardzo nie ma. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w druku 1054? Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 11 grudnia bieżącego roku w godzinach 11 i 13 grudnia termin poprawek. Na 15. Przechodzimy dalej.